Trendy i owędy. A w naszym plenerowym studiu Radia Opole witamy gościa, Paweł Ziorko, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj o kosmosie rozmawiali. Dlaczego państwo zdecydowali się uczynić tematem wiodącym kosmos? Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, że obecne czasy rywalizacji chińsko-amerykańskiej pokazują, że kosmos może stać się w najbliższym czasie właśnie taką domeną rywalizacyjną między tymi mocarstwami. I też to jest po pierwsze, jakby wszystko wskazuje na to, że tym właśnie obszarem następnym będzie kosmos, a po drugie już w przestrzeni również takiej medialnej, polskiej, ten temat się pojawia, przede wszystkim za sprawą pana doktora Jacka Bartosiaka, więc myślę, że to temat jest interesujący i z perspektywy tych przewidywań, co może się wydarzyć, ale też z tego powodu, że jest, powiedzmy, pobudza bardzo mocno wyobraźnię. No bez wątpienia. Tematem ciekawym. Bez wątpienia, szczególnie gdy widzi się, ile osób na przykład obserwuje start jakiejś rakiety, czy ostatnio chociażby byliśmy tego świadkami, prywatna inicjatywa wkraczająca w kosmos. No to jest rzecz do tej pory niespotykana na taką skalę i z taką skalą wydatków. To jest też nowość. Jest to nowość, natomiast powiedziałbym, że w historii ludzkiego konkurowania i też generalnie w historii mieliśmy tego typu inicjatywy, jak na przykład brytyjska inicjatywa Kompanii Wschodnioindyjskiej, tak? Bo to był też projekt, który był inicjatywą prywatno-publiczną. No i analizując też jakby historycznie, jakie to miało zalety i wady, no możemy też przypuszczać, że w ten sposób również ta metoda będzie wykorzystywana przez Stany Zjednoczone. A w momencie, kiedy pojawia się na scenie ktoś, kto wykłada własne pieniądze, ciężko zarobione, to jest przez to skuteczniejszy w pana ocenie? Ten przykład choćby Kompanii Wschodnioindyjskiej pokazuje to? Myślę, że tak. Przede wszystkim jakby, jeżeli zobaczymy, z jakimi problemami dotychczas musiała się mierzyć NASA, to widzimy, że to były problemy nie tylko natury związanej z pieniędzmi na różnego rodzaju projekty, ale również z oporem społecznym i również z biurokracją. To wszystko może mieć lepsze przełożenie, jeżeli tego typu projektami zajmuje się firma prywatna, ponieważ firma prywatna chce skumulować kapitał, więc to jest jakby tą siłą napędową. Nie mamy tutaj oporów politycznych, czy też innych oporów, które napotykają projekty państwowe. No i na scenę wkracza Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, i mówi: nie ma problemu, wyłożę kolejne kilkadziesiąt miliardów dolarów, jeżeli trzeba, po to, by polecieć na Marsa i założyć tam bazę. A nie odnosi pan wrażenia, że skupiamy naszą uwagę na tym, co się dzieje w amerykańskim programie kosmicznym? Czasami wspomnimy również o Rosjanach, no bo przez długi czas Amerykanie byli uzależnieni, jeżeli chodzi o kwestie transportowe, właśnie od Rosjan. A to, co dzieje się za wielkim murem, trochę nam umyka. To prawda, chociaż ostatnio również obserwowaliśmy w maju start rakiety chińskiej, największej rakiety chińskiej. No właśnie, i kto o tym mówił? Kto o tym wie? Myślę, że media przekazywały tą informację, natomiast ten temat jeszcze nie jest na tyle zrozumiały i niedoceniany jest w mediach generalnie ogólnoświatowych. Niedoceniany jest ten aspekt właśnie rywalizacji, że jeszcze nie mamy do czynienia z aż taką obserwacją tej tematyki. Natomiast jeżeli popatrzymy na chiński program kosmiczny, no to Chińczycy do 2022 roku chcą umieścić na orbicie własną stację kosmiczną, a na późniejszych etapach chcą skolonizować Księżyc i również chcą odbyć załogowy lot na Marsa. Uda im się to? No to jest, powiedziałbym, że to, czy to się uda, będzie wynikiem nie tylko tych działań związanych z kosmosem i z technologią, ale również z całą sprawą właśnie konfrontacji amerykańsko-chińskiej i również z tym właśnie, jak Amerykanie będą próbowali przeciwdziałać tym programom chińskim właśnie już na przykład na niskich orbitach czy tych wyższych. Grożą nam gwiezdne wojny?
to zależy, jak rozumiemy Gwiezdne Wojny. Na pewno jest tak, że Donald Trump, powołując siły kosmiczne jako szóstą siłę sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, użył do jako emblematu, jako logo, bardzo podobnego logo, które było w Star Treku. Więc jakby tutaj pewne takie porównania od razu się nasuwają i nam się od razu kojarzą pewne historie związane właśnie z tymi filmami, czy też opowieściami science fiction. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że to jest zabieg PR-owy. I jeżeli chodzi o konfrontację w kosmosie, tutaj wiele prawideł fizycznych, astrofizycznych stawia pewne bariery. I raczej nie wyobrażam sobie na dzisiaj tej konfrontacji tak, jak to miało miejsce na przykład w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. Ale myśmy już kiedyś mieli przecież Gwiezdne Wojny. SDI to się nazywało za czasów Ronalda Reagana i tam o tym przeciwnikiem to był Związek Sowiecki. Wiemy, czym to się skończyło. Później wiele lat było cicho, nikt nie ogłaszał głośno, że zamierza rozbudowywać swój program kosmiczny po to, żeby dokonywać ekspansji. No i oto rok, dwa lata temu wszystko to wróciło i na nowo słyszymy o potrzebie eksploracji Księżyca, lądowania na Marsie, być może patrzenie nawet znacznie dalej. Dlaczego? Co tam jest w tej przestrzeni kosmicznej, że wszyscy chcą tam polecieć? To może wróćmy do początku. No generalnie jest tak, że każda rywalizacja między mocarstwami w historii świata doprowadzała do wzmożonej działalności związanej z odkrywaniem nowych technologii, które mogłyby sprawić, że szala w konfrontacji przechyli się na korzyść jednej strony. I no, nawet sam program kosmiczny Stanów Zjednoczonych bardzo mocno oparty był przecież na technologii jeszcze nazistowskiej związanej z rakietą V2, gdzie Werner von Braun później rozwijał ten program rakietowy Stanów Zjednoczonych, więc nieodłącznym elementem rywalizacji między ludźmi jest właśnie to, że próbujemy zyskiwać nowe domeny i nowe technologie, które ułatwią nam tą konfrontację. Ale też jakby no tutaj można od razu też zauważyć, że właśnie tym elementem, który pcha do tych rozwiązań, jest właśnie konfrontacja. I w momencie, kiedy Stany Zjednoczone zwyciężyły nad Związkiem Sowieckim, ten program stał się, można powiedzieć, nawet w pewien sposób uciążliwy, dlatego że no wiadomo, no że drogi, bardzo drogi. A w momencie, kiedy znikł przeciwnik, a dodatkowo jeszcze Stany Zjednoczone w pewien sposób jako jedyne mocarstwo na świecie miało możliwość eksplorować tak naprawdę ziemskie, powiedział, obszary związane z rozszerzaniem swoich wpływów ekonomicznych i politycznych, no to w tym momencie ten projekt kosmiczny musiał zostać odłożony. Jeszcze tym bardziej, że żyliśmy w czasach, gdzie nastąpił tak zwany koniec historii, czyli ta tak zwana pauza geopolityczna, gdzie wielu wieszczyło, że mamy już jakby koniec konfrontacji między państwami i teraz już będziemy sobie spokojnie żyli, więc nie było też takiej potrzeby. Natomiast teraz, gdy Stany Zjednoczone wchodzą w tą erę konfrontacji, rywalizacji z Chinami, ten temat znowu odżył. Znowu potrzebujemy pewnych nowych obszarów, gdzie można byłoby tą przewagę zdobyć, utrudnić przeciwnikowi to, żeby osiągnął nad nami przewagę. No i w ten sposób jakby to się znowu nakręca. A my wrócimy do tej rozmowy za chwilę. Nieco podsumowując już naszą wcześniejszą rozmowę, to kiedy się pojawią pierwsze kopalnie na Księżycu albo na Marsie? Myślę, że to jest dość odległy temat. Może już nie aż tak science fiction, natomiast bardziej science, to znaczy związany jest bardziej z ograniczeniami związanymi z technologią i również z tym, żeby przełamać pewne prawidłowości, które istnieją w kosmosie, które mogą utrudniać nie tyle nawet działalność sprzętu, co ludzi, bowiem kosmos z natury nie jest miejscem do życia ludzi. Natomiast myślę, że takim pierwszym etapem będą wojny orbitalne, czyli tak rywalizacja w tym obszarze orbit, gdzie będzie to narzędzie tak naprawdę jeszcze rywalizacji na Ziemi, a mianowicie wiele systemów
w armii, w obu armiach jest związany na przykład z nawigacją, która odbywa się za pomocą satelitów nawigacyjnych. No Chińczycy ostatnio uruchomili swój system konkurencyjny do GPS-a. Więc uniemożliwienie nawigacji, czy też w pewien sposób unieszkodliwienie takiej satelity jest już czymś na wyciągnięcie ręki. Bo rozbraja potencjał militarny. Dokładnie. I w tym momencie też przeważa jakby szale na korzyść jednej ze stron. Natomiast no tutaj również mamy pewne prawidłowości fizyczne. Jest tak zwany efekt Kesslera. On polega na tym, że w momencie, kiedy próbujemy cokolwiek zrobić, nawet na orbitach właśnie tych niskich, dochodzi do serii wybuchów, które mogą stworzyć pewne jakby wybuchy kaskadowe i możemy wyłączyć pewne orbity nawet na tysiące lat, więc to również jest coś, z czym jeszcze na teraz nie potrafimy sobie poradzić. W 2007 roku Chińczycy zestrzelili swoją własną satelitę. Właśnie był to taki program eksperymentalny, natomiast okazało się, że wytworzyło się bardzo dużo właśnie kosmicznych śmieci i w 2013 roku jeden z takich kosmicznych śmieci uderzył w rosyjską satelitę, więc to pokazuje, że tutaj jeszcze też wymaga to dużo pracy nad tym, żeby samemu siebie po prostu nie wyeliminować z gry, atakując przeciwnika. Wszystko ma swoje konsekwencje, jeżeli dzieje się w przestrzeni kosmicznej. To jeszcze jedno pytanie. A co my jako kraj powinniśmy w tej sytuacji zrobić, żeby również móc docelowo czerpać korzyści z eksploracji przestrzeni kosmicznej? Z kim się sprzymierzyć? Czy to pytanie może nawet nie tyle z kim się sprzymierzać, co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki polskiej. Myślę, że powinniśmy dalej dążyć do rozwoju, jak największego rozwoju startupów technologicznych. I tak naprawdę, jeżeli zobaczymy na to, w jaki sposób konstruuje się wszelkie technologie kosmiczne, wszelkie pojazdy i tak dalej, tutaj mamy do czynienia z kooperacją wielu państw i myślę, że to, co jest w zasięgu naszym, to jest jakby rozwijanie tych technologii, nawet tych takich bardzo precyzyjnych, uniemożliwiających samodzielny jakby podbój kosmosu, natomiast umożliwiających bardzo mocno kooperację z którąś ze stron po to, by móc jakby wspomóc ich program kosmiczny, a nam dając pewnego rodzaju przełożenie również, jeżeli chodzi o właśnie to partnerstwo. Więcej na temat eksploracji przestrzeni kosmicznej w najnowszym numerze miesięcznika Układ Sił, którego redaktora naczelnego Pawła Ziorko gościliśmy w plenerowym studiu Radia Opole. A propos czytania, już za chwilę kolejny odcinek naszej letniej powieści. Trendy i owędy.